Czyli proszę Państwa, nasze radio to FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Oczywiście, że jakaś menta tu już dzwoniła, dlatego zostało przerwane. Zobaczymy, na ile to zostało przerwane. Ale wiecie Państwo, zawsze jakaś menta dzwoni. Zaraz zobaczymy. Menu przychodzące, odbiór. Tu ładowarka odłączona, no ale jeden punkt jest. Co, że jest ładowarka odłączona? Ładowarka jest. Jest. Także zobaczmy teraz na drugą kartę. O, odłączona. Dobrze, odłączona. Na drugą kartę. Radio Conchita. Radio Conchita. Na koniec wsi, a po drodze opowiedział mu wszystko, czego dowiedział się od staruszka. Zmartwieni weszli na podwórze. Teraz tych staruszków widzicie Państwo, nie ma, są to wszystko historie takie, jak nie apokryficzne, to takie po prostu stare, archiwalne. Wiecie Państwo, jak też w tym apokryficznym utworze przez Twe Święte Zmartwychwstanie Jezus w płaszczu wodę nosił. No Jezus mógł być też jako ten staruszek, bo cierpiał. Ale Jezus też z tego czasu przebrał się za żebraka. Czytał Piotr Bajor. No słucham. Bo to były tylko w Ameryce Białystok, a tu w Warszawie to wiesz. Francuski kompozytor i jego muzyka wypełni niestety, dzisiejszy czas przeznaczony na audycję niestety, muzyka mistrzów. Niestety. Wysłuchamy dziś drugiej suity nikt z Alezjanki. Nie zawodzi, nikt nie przeciąga. Nawet była specjalnie wciągnięta taka prawosławna kobieta, która się nazywa Hanna, która jest korepetytorką młodzieżowego chóru Aleksandra, sobie, młodzieżowego, w którym ja śpiewałam w Anglo-Ameryce Białystok. I ona jako korektorka, ona mówi... Ale zestawiona przez Bizet z fragmentów napisanej przez nią muzyki scenicznej i wykonana w tym samym roku 1875, dlaczego Górniak zrobiła stała się jego dużą karierę, dlatego, że ona nie wyje, i cieszy się po pierwsze, nadal dużym powodzeniem. Nie zawodzi i nie przeciąga. Druga suita rozpoczyna od razu i energicznie, pastorale. Dlatego nieważne, kolejną czy to cyganka, czy cyganka, termen, ale muszę Ci powiedzieć, że cyganka wczoraj nie przyszła. Dalej spokojny menuet. A całość nie, bo miała odebrać nagrodę, farandola. To były krzesła i stołki w Teatrze Studio, Gazeta Wyborcza robiła i dostała za reprywatyzację nagrodę, że jej się to nie udało, takie coś a la Malina najgorsze i nie przyszła, bo te cyganki... Po prostu przysłała wysłannika i ten wysłannik powiedział, ja wiem, że takie nagrody to może nie jest za przyjemnie odbierać. Tak, antynagrody, ale to było bardzo fajne i po prostu bardzo fajnie, żeśmy się rozerwały. Nawet myślałam, że to jest wernisaż, ale będzie 20, a to nie był wernisaż, tylko to były te. Także jest akurat, no. Także te cyganki, one nie lubią się pokazywać w galeriach, w miejscach publicznych. One jak coś przeskrobią, to one już nigdzie nie chcą, bo one albo muszą ze wstydu się spalić w kącie siedzieć, albo... Właśnie ten
obszar Syrii, Iraku czy Azja. Mamy pivot to Asia, rebalancing, polityka też zmiany kursu względem tego całego tutaj regionu Azji Południowo-Wschodniej. I myśleliśmy, że zostanie to zinterpretowane jako nie gest Ameryki, tylko jako złamanie, tylko jako słabość. Ale przez Nowolską zrozumiałe, takie myślenie wydaje się dziś dość naiwne. Myślenie, że Rosja, widząc, że Ameryka się powoli wycofuje, tego nie wykorzysta. No nie wiadomo. Pamiętajmy, że stosunki międzynarodowe, człowiek, nasza historia, rozwijamy się wszyscy. Zmieniamy punkty widzenia. Nie myślimy już dzisiaj, i myślę Putin też chyba tak do końca nie myśli, jak Metternich czy Kasselrig, sekretarz stanu, czy sekretarz spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w 1815 roku w czasie, prawda, kongresu wiedeńskiego. Czy jak Talleyrand w czasie rewolucji francuskiej, bo on był wszędzie i w kongresie wiedeńskim, i w dyrektoriatu doradzał, on był wszędzie. W każdym razie wydaje się, że troszeczkę zmienił się świat, prawda? Jesteśmy w dobie globalizacji połączeni chociażby interesami gospodarczymi. Rosja, co prawda, od 200 lat, dopiero czy 300 lat, Aleksander Mińszykow, podobno, który wyhodował trochę Piotra I, był pierwszym oligarchą w Rosji, prawda? Amerykanie, czy Europa ma dłuższe biznesowe, prawda, tutaj doświadczenia. Natomiast wydawało się, że świat się trochę zmienił w XXI wieku. Być może naiwnie Obama założył i inni, że będziemy szli ku końcowi tej historii, prawda, i wszyscy tak naprawdę sobie demokrację zakładać w każdym kraju. Nie, bo już wiemy dokładnie, chociażby Władysław Surkowa w Rosji czy innych, że Rosja ma, nawet napisał o tym, że Rosja to jest managed democracy, czyli demokracja taka zarządzana, sterowana. To nie jest prawdziwa demokracja. I rzeczywiście trzeba pamiętać, że trzeba poznawać te kulturowe różnice, cywilizacyjne różnice między nami, ludźmi na świecie, szczególnie zajmując się tymi stosunkami międzynarodowymi, czy będąc prezydentem Stanów Zjednoczonych. I niestety, jeśli trochę podróżujemy po krajach Bliskiego Wschodu, czy chociażby do tej Rosji, czy do Azji Środkowej, to zobaczymy, że ludzie myślą inaczej, nie w naszych kategoriach demokracji, promocji praw człowieka. Myślą inaczej. I trzeba niestety politykę kalibrować do tych wyzwań, a nie założyć sobie idealistycznie, niczym profesor Woodrow Wilson założył kiedyś, historyk, prawda, że stworzymy rząd światowy, Ligę Narodów, wszyscy będziemy się kochać. I oczywiście poniósł porażkę i przez to rozchorował się, miał wylew krwi do mózgu, jego żona rządziła z tylnego siedzenia, on wkrótce umarł, a jego Liga Narodów nie została nigdy i traktat, prawda, wersalski, pamiętamy, nigdy nie został ratyfikowany przez Senat amerykański i mieliśmy izolacjonizm czy unilateralizm amerykański i wojnę drugą światową. Zatem niestety mieliśmy fajne intencje, tak jak chociażby z tą bronią, czy z Obamą Care, żeby wszyscy mieli tych 21 milionów ludzi, co dostało ubezpieczenia zdrowotne, żeby mieli ten dostęp do ubezpieczenia tego zdrowotnego i służby zdrowia przede wszystkim. I mieli to Amerykanie. W zeszłym roku 640 czy tam 600 tysięcy ludzi się jeszcze zarejestrowało w ramach tych giełd, prawda, gdzie handluje się tymi polisami ubezpieczeniowymi. Miał też fajne intencje, żeby ograniczyć dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych. Jednakże miał też intencje, żeby może świat poukładać fajnie, żeby zamknąć Guantanamo. Ale to wszystko nie wyszło niestety. Zamknął właśnie, znaczy prawie zamknął Guantanamo, bo tam jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, 59 zostało więźniów i 22 ma chyba do końca jeszcze tego tygodnia być wytransferowanych do więzień w innych państwach. Ale widzimy, że nie udało mu się nawet tego podstawowego hasła ze swoich wyborów w 2008 roku spełnić. Pamiętajmy jeszcze, że on nie chciał też zabijać ludzi jakoś tam poza sądowymi metodami, a używał dronów. Używa dronów, Stany Zjednoczone używają, i nawet po śmierci Anwara al-Awlakiego i jego syna, który jest obywatelem amerykańskim, powstała afera. Dlaczego w Jemenie zabito bez sądu i nakazu, czy w ogóle wyroku sądu, prawda? Na śmierć skazano, można powiedzieć, i zabito obywatela amerykańskiego, kilkunastoletniego syna Anwara al-Awlakiego. To było tak zwane extrajudicial killing, który jest oczywiście kontrowersją w prawie międzynarodowym w ogóle. Widzimy, że niestety chciał dobrze człowiek, dostał Nagrodę Nobla, żeby mu się chciało bardziej. Na dobry początek, tak? Na dobry początek masz, idź i człowieku czyń dobro. Poszedł, czynił, nie wyszło mu wszystko, jeszcze na koniec ma kłopoty i jeszcze ułaskawił, jak pan wie, wczoraj wybuchła ta informacja, Charlesa, dawniej nazywał się Charles Manning, nazywa się dzisiaj
trochę inaczej, ponieważ przeszedł zmianę płci. Ten, który wyprowadził pewne tajne materiały, 22-latek analityk CIA do WikiLeaks, które pokazały brutalność wojny, właśnie tej extrajudicial killing, czyli pozasądowe załatwianie różnych wrogów przez Amerykę, w tym wypadku w Iraku. Zatem widzimy, że to są mieszane uczucia, jednak uważam, że generalnie Obama to dobry człowiek i chyba trzeba pozytywnie ocenić jego 8 lat. A na pewno możemy założyć, że jego następca Donald Trump idealizmem w polityce raczej się nie będzie kierował. O tym przekonamy się już niedługo. Będzie anty-Obamą, tak jak ten był anty-Bushem. No właśnie, czyli na kontrze do swojego poprzednika. Obama, dobry człowiek, nagrodę dostał. Teraz Obsiak ma prawdopodobnie, nie wiem, czy do tego dojdzie, Obsiak dostać nagrodę Nobla. No to czyni, że Polska żebraniny słynie i on na tym polu, w tym polu działa i może dostanie nagrodę Nobla. Są różne pola, proszę państwa. Warszawa jest żebracznicą wielką. Gdzie nie pójdziesz, to wszędzie żebrzą pod kościołami, raczej tak to kojarzą z tym czerwonym kościołem spiczastym, rzymsko-łacińskim, kościołem spiczastym, rzymsko-katolickim. W gospodarczej kondycji dobrej, czy bardzo dobrej właściwie. I widzimy, że państwo nie jest w ruinie, to nie jest kupa kamieni, na pewno, prawda? I poradził sobie przecież z tym kryzysem światowym, to był kryzys i światowy, i ten amerykański finansowy, prawda? Wprowadził ustawę Dodd-Franka, która uregulowała te rynki finansowe, prawda? Ten Wall Street, te banki, które sobie robiły co chciały z ludźmi. Także wydaje mi się, że kondycja gospodarcza tego państwa wciąż numer jeden, choć zależy jak to GDP czy PKB się liczy, produkt krajowy brutto, prawda? Czy Chińczycy mają więcej tego produktu, czyli wytworzonych w roku dóbr i usług, czy Stany Zjednoczone? Obojętnie jak patrzymy, jest to najpotężniejsze państwo na świecie z minimalnym bezrobociem tak naprawdę, bez żadnych problemów wielkich gospodarczych, które jednak chce i ma najwięcej 8 najbogatszych ludzi na świecie według tego raportu przed Davos konferencją wypuszczonego, ma tyle bogactwa, ile 50% wszystkich ludzi na świecie, tak? 8 najbogatszych ludzi. I popatrzmy na adresy tych ludzi. To nie są Kazachowie, no niestety też nie Polacy, prawda? To mamy tam Buffetta, mamy tam Sorosza, mamy tam Bloomberga, prawda? Mamy tam być może wkrótce pewnie Donalda Trumpa, on ma tam 13 tylko tych miliardów dolarów. Natomiast widzimy, że to Amerykanie są najbardziej innowacyjnym i najbogatszym właściwie krajem, można powiedzieć, czy z najbogatszymi ludźmi, czy chociażby Zuckerberg, prawda, na świecie. Zatem oddaję państwu, uważam, bardzo dobrze przygotowane, żeby pewne rzeczy pociągnąć do przodu i poprawić, jak Obamacare, czy ta ustawę o dostępnym dostępie do służby zdrowia. Tylko nie należy tego likwidować całkowicie, tylko poprawić. Miejmy nadzieję, że to uczynią republikanie. A mimo to Amerykanie uwierzyli w hasło kandydata republikańskiego, że trzeba znowu Amerykę uczynić silną, chociaż z tego, co pan mówi, wynika, że Ameryka cały czas w niezłej kondycji. Na pewno nie jest słaba. Natomiast on mówi, let's make America Aleksandra śpiewała, czyli uczynimy ją taką Marta potężną. Znowu popatrzmy, że możemy ją uczynić potężną, powiedzmy, w polityce zagranicznej, bo tu można pewne rzeczy na pewno poprawić, ale ekonomicznie, gospodarczo uważam, że nie należy się do niczego czepiać zbytnio. Przypomnijmy, dziś ostatnia konferencja prasowa Baracka Obamy na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za dwa dni w piątek w Białym Domu Obamy zastąpi Donald Trump. Artur Wróblewski, amerykanista, uczelnia Mozelskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe wszelkich chorób zapalnych, odkrzeni i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają uboczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.
Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg finozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Tak, teraz przeczytam. Gdybyś nie chciał z tym jechał, to byś wiedział, że kawę nie pijesz. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Dlaczego chemoruje nawet? Przyczyną bólu są zakrzepy, silni po proktohemola. Krem proktohemola przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proktohemola, bez hemoroidów, szybko i na długo. Proktohemola krem, tripenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbyt.